Dziś kolory i kalibracja. Do kalibracji monitora i papieru ja używam dwóch urządzeń. Po pierwsze to jest Color Monkey z firmy X-Ray, który używam stricte do kalibracji papierów, ale też się nadaje do kalibracji monitorów. Co ja osobiście nie za bardzo lubię, bo uważam, że na przykład to co tutaj mam, iOne Display Pro, jest dużo lepszy i dokładniejszy, jak chodzi o kalibrację monitorów. Łącząc te dwie rzeczy mamy tak naprawdę później bardzo dobry, doskonały, bym mógł powiedzieć, efekt końcowy, wydruk na papierze. Wtedy też można sobie fajnie, fantastycznie używać Color Checker Passport, co nam jeszcze wzbogaca końcowy efekt i wtedy ten cały kręg tego workflow się zamyka i otrzymujemy właśnie efekt końcowy. W następnym tygodniu się skupimy nad kalibracją drukarki, a teraz przejdźmy do kalibracji monitora. Standardy kolorystyczne i kalibracji monitoru zmieniły się przez ostatnie parę lat i używam tylko i wyłącznie takie ustawienia, które widzicie na monitorze. Po podwójnej weryfikacji wszystkich ustawień zamieszczam teraz kalibrator na monitorze. Ważne jest, żeby monitor też przechylić, żeby kalibrator dobrze i płasko leżał na ekranie, żeby jakiekolwiek światło nie wpadało na czujnik, na sensor lub kalibrator i nie sfałszowało mi moich wyników kalibracji. Sama kalibracja trwa parę minut i możecie sobie iść spokojnie na kawę. Po kalibracji monitora sprawdzam sobie jeszcze walidację monitora, czy jakieś wartości mi nie przekraczają dopuszczoną wartość. Po zakończonej kalibracji monitora kalibrujemy sobie teraz pliki. Pliki kalibruję w dwa sposoby. Po pierwsze to jest Color Checker Passport, własna aplikacja X-Rayta, która mi stworzy profile kolorystyczne i eksportuje je bezpośrednio do Lightrooma. W Lightroomie mamy podobną procedurę. Ładujemy sobie pliki, eksportujemy te pliki z Color Checkerem Passport w foto i restartujemy Lightrooma, żeby Lightroom je zaintegrował, żebyśmy byli w stanie później do całej sesji sobie nasze nowe profile używać. Jak widzicie, efekt jest niesamowity. Nagle pojawiły się tak mocne i intensywne kolory i mam według standardów kolorystycznych idealny plik stworzony. Na dziś już koniec. Za tydzień drukujemy. Jak macie jakieś pytania, wpisujcie je w komentarzach i oczywiście zapraszam do lajkowania i subskrybowania. Do zobaczenia za tydzień.